Witam tu, Aristejo. Czas zawalczyć. Może tu? O, bardzo słabi. Chciałbym wypróbować mój pomysł z pułapkami. O, nawet uciekają. Ale przede mną nie można uciec. Nie, no, będziemy walczyć, gdyż potrzebują dużo doświadczenia. Zaraza. Dobrze, czyli tak. W sumie fajnie by było tutaj wyczyścić. W ten sposób. No niech będzie. I teraz... nie no, to wybierzemy na pewno, ale poczekać 4. Aha, ale to już teraz ja potrzebuję co najmniej 5, więc nie zastosuję tego. Tutaj... nie no, poczekacie. No tu już by można było, gdyż chciałbym, żeby oni nie stanowili problemu. Tak... tu... też poczekamy. O, zaczynają strzelać, ale to są takie mikre straty, że nie ma o czym mówić. Podejrzewam, że Miśku w ogóle nie będą podejrzewał. Znaczy potrzebował. Dobra, niech zostanie. O! Gdyby tutaj... no właśnie, oni się na pewno przeniosą. Lepiej będzie troszeczkę tej straty tutaj jednak zadać, gdyż oni na pewno skorzystają z teleportów. Miśki, no dobra, to cofnijcie się. Okej. O, i... o! Daleko. To zaatakowało na szczęście moich wrogów, czyli ten trój. Ale też zostało zniszczone. To może być problem, gdyż nie ma pewności, czy oni będą chodzić, czy będą się teleportować. Można by to zablokować w sumie. Tutaj, no na pewno bym chciał zaatakować. Coś takiego. Bijemy. Tutaj przegrupują moje oddziały. Już wolę, żeby sam tanker tutaj stał. To... aha, nowatura właściwie. To jest sensowne. Ważne by było, żeby... żeby oni zginęli na tej pułapce, tylko nie wiem, czy to już jest dostatecznie silne. Zobaczymy. Tak. Niestety drugiej już nie mogę użyć, ale... aha, to trzeba poczekać. Tak, szału nie mam. Nie spojrzałem. Na wszelki wypadek, obrona. Czekacie. Tutaj. Poczekacie. Może to... tak... oni muszą się wycofać jednak. Taki jest plan. Tu zadajemy obrażenia. Tu jest to paskudztwo. Całe szczęście, że daleko od moich jednostek. No niech będzie obrona. I tutaj... albo nawet tu. Miśki, właściwie możecie sobie nawet spać. Nie jest żaden problem. A tu? Jest, dobrze, czyli mam już pierwszy punkcik, że tak powiem. No to będziemy rzucać, a co? Jeszcze raz. Niech będzie. Dobrze. Nowa
pewno by zginęli. To pomyślmy nad tym. Może będzie drugi punkcik. Okej. Okay. Teraz tak, tych, żeby osłabić. Aha, to jeszcze nie teraz. No tak. To jest tak, jak się nie patrzy na szał. Dobrze. Obrona na wszelki wypadek. Czekacie? Tu! Wydaje mi się, że osłabienie tej jednostki będzie dobrym pomysłem. Tutaj... No, oby to nie zabiło. Mam już trochę szału. Ale ja w sumie nie chcę zabić. Dobrze. Może jeszcze jedną pułapkę tu się uda. W kolejnej turze postawić. No tutaj obrona. Czekamy. Nie, oddajmy turę. Jest, pięknie. Drugi punkcik. Oj, ale teraz będzie problem. Ale mimo wszystko zaryzykuję, czyli tak. Wycofam. Nawet możesz iść sobie dalej. Tylko nie za blisko tutaj. A to może jeszcze nam wróć. Okej. Tutaj. Tu musi powstać przestrzeń. Tak. Musi. Obowiązkowo. Tak myślę właśnie o tym polu. Tu. Tak. Czekacie. Tu nic nie robimy. Czekacie. No i ukryjecie się tu. I cóż, no dobra, oddajmy. No i trzeci punktyk? Jest, trzeci punkcik. Świetnie. I bez strat własnych. I o to właśnie mi chodziło, dlatego tak długo zbierałem mój potencjał. Tutaj nic pewnie zakupanego nie ma, to co było tutaj, to zabrałem. Dobrze, ale teraz zerknijmy. Gdzie to były pułapki? O, właśnie. Czyli jeszcze 7 takich jednostek. Fajnie. 3 już mam. Dobra, ruszamy na eksplorację okolicy, tylko... no tak, musi tutaj odrosnąć mana, ale ja jeszcze nie jestem zdecydowany, żeby atakować chodzących tutaj przeciwników, gdyż pamiętam, że oni, no tu niby są słabi, ale pamiętam, że na tamte czasy byli bardzo mocni. Ja bym wolał jednak troszeczkę jeszcze rozpoznać sytuację. To może być dosyć ciekawy przeciwnik. Właśnie, mapa. Ten sklep znam. Tu jest jakiś dom Jotuna. To będzie warto odwiedzić. To też. To może w tym odcinku jeszcze tylko tu zajrzymy. A w kolejnym, no troszeczkę bardziej się. Aha. Czyli, że tu nie mogłem ze statku się dostać. Co takiego masz? Buty. Plus 5 do many. No, całkiem. Co to jest? Plus 3 do szału i plus 5% do doświadczenia zdobytego w bitwie. Całkiem fajne, tylko że ja pewnie coś już mam na szyi, bo to jest ten chyba amulet czy coś, nie? Co to za jednostka? Jotun. Punkty życia 720. Coś mi się wydaje, że miśki to już pójdą do rezerwy. A co ty takiego tu masz? Oddech oddziału uderza w cel i oddział stojący za nim, zadając 35 do 50 obrażeń, daje szansę 100% na zamrożenie każdego z trafionych celów. Fajne. Zakina maczugę, która może uzdrawiać swego właściciela, przywracając mu 10% zdrowia utraconego podczas ostatniego ataku wroga. Czyli, że nie dość, że ma full życia, to jeszcze może się uzdrawiać? To jest ciekawe, to może... Aha, to morale. Myślałem, że kasa. No, ja bym powiedział, że...
trzeba to będzie przemyśleć. Te myśki to pamiętam z pamięci księżniczki, że one były zawsze przegięte. No. Tworzy wokół wybranego oddziału lodową powłokę, która wchłania obrażenia zadawane oddziałowi. Oddział znajdujący się w powłoce nie może poruszać się ani atakować. No to trochę takie kiepskawe według mnie. Ja jestem jednak magiem ofensywnym. To takie sobie. Nie chcę tego. Nie, ale jodunków będę chciał mieć, więc czy ja mam miejsce? Mam. Ilu mogę? Jednego? Poważnie? Dobra, nie będzie. Teraz tak, ten amulet. No tak, ale ja już coś noszę. Aha, to było na nieumarłych. W sumie to ja może już bym potrzebował coś, co by to zastąpiło. Chociaż coś pamiętam, że... O właśnie, tym mogę to zastąpić. No, to ja nawet jestem za tym, żeby już to zrobić. Poziom, no i racja. Umysł... Trzech zielonych brakuje. A tutaj? Aha, muszę mieć tu jeszcze rozwinięte. Ale to jest dobre, bo i intelekt, i mana wzrośnie. I odporność. Bierzemy. I to siła zaklęć ofensywnych i krytyczne od magii. A które to było, żeby dwa czary? Tak, ale brakuje mi niebieskiego jednego. Ale wydaje mi się, że na tym etapie... Ale nie, no bo jednak zabraknie. Nie, lepiej będzie jednak dwa czary rzucać. Tak, to ma zdecydowanie sens. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym myślę, że spenetrujemy tam widoczną w oddali wysepkę.